przyjemność, witam Państwa serdecznie na wystawie sekcji malarstwa. To jest wystawa coroczna, największa nasza sekcja, w której bierze, tak jak w tym roku, 120 osób. Pełne dwie sale wspaniałych prac. Kochani, jest mi ogromnie przyjemnie, bo tutaj Małgosia, przewodnicząca sekcji, i druga współwodnicząca Iwonka Ostrowska dużą pracę zrobiły, bo zrobiły dwa katalogi. Zaległy katalog, obecny katalog to jest ten, i tu jeszcze zaległy katalog za poprzednie dwa lata, bo jak była pandemia, nie było wystawy. Pani, także pracy bardzo dużo włożyły. Serdecznie trzeba im za to podziękować. Uwaga, poproszę o klaski dla całego zarządu, bo te dziewczyny, które nam pracowały, faceci też zresztą. Mamy tu jednego rodzynka w zarządzie. Pani, mnie jest bardzo miło. Cieszę się, że jest was tyle tutaj i zainteresowanie. Ja oddaję teraz głos przewodniczącym sekcji. Proszę bardzo. Witam wszystkich. Jak co roku, to już czwarta nasza wystawa i ostatnia w tym składzie zarządu, bo 4 lata niedługo miną. Także cieszę się, że te wystawy znowu wracają do tej ilości coraz większej. Tak? W tamtym roku było 95, w tym roku 119. Także jest też trudność tej aranżacyjnej. Im więcej osób, tym więcej obrazów, ale myślę, że udało się nam. Co? Bardzo fajnie to wygląda. Jesteśmy zadowoleni, że tak jak mówię, najwięcej osób, największa sekcja, najwięcej obrazów. I co tu powiedzieć? Jeszcze jeden katalog jest zaległy, ale to by trzeba było na zebraniu uzgodnić, kto jest zainteresowany wpłacić, bo to była jedna z też ciekawszych wystaw naszych. To ale było... jest 20. Tak, ale brakuje jednej z ciekawszych wystaw. To było Naga Prawda obok siebie. Tego katalogu nie ma, więc to na zebraniu uzgodnimy. Czy kto jest chętny, to byśmy mogli go jeszcze zrobić. Dobrze, oddaję głos Iwonie Ostrowskiej. Dzień dobry. To była ogromna przyjemność pracować przy tej wystawie, trzymać w ręku wasze obrazy, ale z drugiej strony bardzo trudna i przenoszenie obrazów z jednej sali do drugiej, przenoszenie tych prac cały czas, żeby one pasowały, żeby każda praca była wyróżniona, to dla mnie przynajmniej była to wystawa najtrudniejsza. Katalogi, chciałam powiedzieć, że Małgosia się zajęła w tym roku katalogami. Także wszystko nam się udało, wszystko jest na czas. Ja jestem bardzo zadowolona osobiście z wystawy, z ustawienia tej wystawy. Myślę, że każdy obraz na tej wystawie jest bardzo ważny. Dziękuję bardzo. Jeszcze tylko komunikat na naszej sekcji malarstwa. Spotykamy się nie w pierwszą sobotę miesiąca, 1 października, tylko 4 przy odbiorze pracy. Otóż pewien dziennikarz zapytał pan Goga, czy on lubi malować swoje obrazy. Na co pan Goga odpowiedział, że nie. To po co w takim razie pan te obrazy maluje? Na to pan Goga, dla pieniędzy. Oczywiście anegdotalne, to nie musi być prawda. Niemniej jednak ja sobie nie wyobrażam, żeby pan Goga malował dla pieniędzy, bo jak nie liczy się żadnych obrazów dla swojego życia nie sprzedawał, no bo też nie było żadnych chętnych do wyprowadzenia. Ja też sobie nie wyobrażam, które my, te 120 osób, które bierze udział w zarocznej wystawie sekcji malarstwa, malowało dla tych pieniędzy. Raczej malujemy dlatego, że widzimy, że mamy coś, i że mamy taką potrzebę, tak, mamy coś do powiedzenia. Także mam nadzieję, że te nasze obrazy, przynajmniej niektóre, różnym ludziom, dostarczą jakieś dłuższe wzruszeń, a może jakieś przemyśle. A, to jeszcze jedna rzecz. Także zapraszamy jeszcze Zbyszka na sekundkę i Agnieszka Patoka, która zaprojektowała już 4 rok, czy 5. Chodź, Agnieszka, ty tylko się przywitasz do zdjęcia, chodź.
i już oddaję zaraz. Zbyszek zrobił okładkę. Także dziękuję bardzo Agnieszce, bo bez niej to naprawdę taka jest sprawna, szybka i jeszcze nasze niektóre fatalne zdjęcia świetnie poprawia. Także dziękujemy bardzo. Dobrze, to może jeszcze podziękujmy jeszcze Zbyszkowi za to, że te piękne okładki są jego dziełem. Zbyszku, bardzo serdecznie dziękujemy. Okładki są wspaniałe, środki zresztą też. Dwa inne katalogi wam tutaj oddajemy. I kochani, ja bym chciała jeszcze tutaj taką małą niespodziankę, ale myślę, że już większość też wie. Będziemy mieć w sobotę ogromną konferencję tutaj w tych dwóch salach, 200 osób, uwaga, z całej Polski. Konferencja będzie dotyczyła zapobiegania samotności. I zapraszamy, bo to jest życie warte jest rozmowy, jest to platforma edukacyjno-pomocnicza, znana już w całej Polsce. Jeżeli ktoś jest ciekawy, zapraszamy serdecznie, ale mówili, zgłosiło się w ogóle 700 osób i podzielono to na dwa jakby moduły. Będzie w piątek, ale zupełnie w innym miejscu, bo tu tyle miejsca nie mamy, nawet krzesło musimy wypożyczać. Ale jest sytuacja taka, że kto z artystów tutaj, kochani, chce wziąć udział w takiej akcji, że jest szansa, żeby właśnie sprzedać swój obraz. I to jest o tyle ważne, że rozmawialiśmy właśnie z nimi, że 50% ceny autorskiej jest dla artysty i 50% dla niej, a właściwie z tego tylko związek jest, że 10% bo musi to wszystko załatwić. I jeżeli ktoś chce, bo tu już mam parę osób, które chcą wziąć udział w tej akcji, będą te obrazy oznaczone takimi specjalnymi naklejkami. Dla zarządu sekcji malarstwa za taki ogromny wysiłek. Słuchajcie, 120 obrazów powiesili, bo byłam w sobotę, wieszały. Wieszali w sobotę i w niedzielę. I w niedzielę wiem, jaki to był wysiłek i pomysł, żeby to wszystko współgrało, bo tu jest 120 osób. Nie jest prosto ustawić taką wystawę i jeszcze zrobić do tego dwa katalogi. Także bardzo serdecznie dziękuję całemu zespołowi i pozwolę sobie wręczyć te dyplomy. Dobra, ja sobie dam radę. Dyplom dla Małgorzaty Kroszyńskiej za organizację wystawy Przegląd Twórczości Malarzy OWZWAP Galeria DA. Proszę bardzo. Wielką przyjemnością dla koleżanki Grażyny Chinam-Kilianowicz-Wareckiej też przy organizacji wystawy, bo to cały zespół bardzo rzetelnie pracował. Dla Iwonki Osterowskiej za organizację wystawy, współprzewodniczący, bardzo serdecznie wiem, ile dziewczyny włożyły w to pracy. No i kolega też zaraz dostacie. Nie ma. Dyplom dla Marysi Niedźwiec-Suchowskiej, Marysia w zarządzie, też dla. Oni wszyscy tutaj byli. Całą sobotę i całą niedzielę poświęcili, żeby ta wystawa wyglądała tak pięknie. Marysiu, bardzo serdecznie dziękujemy za organizację wystawy. Dla bardziej talentów marznicz, bardziej ukochana. Wiem, jesteś też spirytusmowy z tego wszystkiego, więc cię wszędzie pełno za organizację dziękujemy serdecznie w imieniu zarządu. Bardzo dziękujemy za tytuł, to jest prawda niespodzianka. Lubimy niespodzianka, prawda? Trzeba się doceniać, trzeba się tym cieszyć. Dla mnie jest ogromną przyjemnością, że mogę wam wręczyć ten dyplom. W imieniu całego zarządu. Dla kolegi Zbigniewa Gonciarza. Wow! Za te piękne okładki, które zrobił. Jest szalenie zdolny, nie jedną piękną rzecz zrobił i twój obraz, gdzie myśli, gijemy, tu u góry, ta kobieta, gdzie to jest twoja narzeczona, zadajemy takie pytanie. Tak, ale twoja poza jest bardzo wytrwała.
najobiecująca. Super. To jest drugi taki obraz. Świetny malarz, świetny kolega. Także z przyjemnością wyglądam taki blok. No i jeszcze tutaj oczywiście... Trochę do Jaggera podobna. Tak. Bo to Fade in Black, nie? Blat Sławomira Mszczywoja Gębczyńskiego. Brawo! Brawo! A wiecie, gdzie jest wisi jego obraz? Bardzo serdecznie dziękuję tym rodzynkom tutaj. Ta piękna dama w tym kapeluszu. To jest dzieło właśnie Golem. No słuchajcie, tu są wszyscy bardzo zdolni, wspaniali, pracowici. I słuchajcie, jest ogromną przyjemność mam, że otwieram taką wystawę koleżanek i kolegów. Bawmy się dobrze, wystawa będzie widziała. I chyba do 3 tygodnia, do 4 października. Także przychodzimy z Wami jeszcze jedną rzecz. Tak, dobra, tak. I wyjdziemy. A, już było o zebraniu. Tak? O zebraniu już było. Ale możesz jeszcze powtórzyć. Jeszcze raz możesz nie, nie, powtarzam o tym, tak. Jeśli chodzi o katalogi osób, które nie odebrały, to proszę się tutaj zgłaszać, tak nie wiem, w ciągu 10 minut to będziemy się tu kręcić koło kolumny i wydawać. A jeśli chodzi o katalog z zeszłego roku, no to już dopiero na zebraniu, czyli 4 października przy odbiorze. Dobrze? Także, żeby już nie robić komplikować. Dobrze, to chyba już możemy otwierać, tak? Może otwieram Was wystawę na Bagaca. Warto pamiętajcie, kto chce uczestniczyć w akcji, tutaj właśnie życie warte jest rozmowy, kiedy będzie no. Ta konferencja. Zgłasza się do Michała, może do mnie, do załogi, do naszego zespołu. I po prostu przyjawi na klienci, żeby było wiadomo, że on jest zaszczytany. Słuchajcie, 200 osób, które będzie spoza naszego kręgu, to będą ludzie z całej Polski. Wybitni specjaliści też będą nawet 2 pokoje wsparcia, gdzie można bezpłatnie otrzymać wyjazd.